No cześć, witam was serdecznie. Dzisiaj będziemy sobie tłumaczyć na język C to co było w poprzednim odcinku, czyli zadanie maturalne z 2019 roku, część pierwsza. Tu obok mnie widzicie treść tego zadania. To zadanie już szczegółowo omówiłem kroczek po kroczku w poprzednim odcinku. Wtedy to zaimplementowałem w języku Java. No a teraz już z mniejszym tłumaczeniem będę kawałek po kawałku przenosił do C++. Mam tutaj uruchomionego CodeBlox'a, pusty programik, no i zastanówmy się po kolei, co tam było. No, mam otwarty również też pliczek z Java. no i mam początek, czyli liczenie potęg. Ja sobie to skopiuję, ten fragment, do tego języka tu. Oczywiście to się w żaden sposób nie... Nie skompiluje, bo mamy tutaj typowe dla języka Java elementy. Ale będziemy je tłumaczyć po kolei. Więc pierwsza rzecz, tu jest pętla for, która dodaje do takiej rozciągającej się tablicy. Upraszczam teraz, ale oczywiście możemy sobie tak to wyobrazić, że jest sobie tablica, tylko że ona się rozciąga, a nie ma zadeklarowanych z góry elementów. I takie coś w Java było robione w ten sposób, a tutaj to będzie wektor. Po prostu w ten sposób wektor. No i co mamy? Mamy ten problem, że już nie ma teraz add, tylko jest troszeczkę inna funkcja, mplace back. Tak? I mamy mplace back i tu tą potęgę dodajemy. No i w ten sposób, jeżeli to uruchomię, no, krzyczy, że nie wie, co to jest wektor. Ponieważ jeszcze nie dołączyłem, czyli hash include, wektor. Ok. Teraz już powinno się uruchomić. Tak, uruchomiło się i nic się nie dzieje, dlatego, że co zrobił program? Program sobie wytworzył te wszystkie potęgi, dodał je do wektora, następnie się zakończył. Ale pierwszy etap już mamy przetłumaczony. No to teraz patrzymy, co było dalej. Dalej było czytanie z pliku i sprawdzanie, czy przeczytana liczba jest na tej liście. Więc zamiast czytania z pliku, ja mogę sobie po prostu zrobić. Mogę sobie na początku zrobić w ogóle czytanie z, z konsoli, tak? Czyli while. No i właśnie, teraz tu bym chciał mieć, kiedy póki się udaje odczytać z konsoli, czyli while, sin do jakiegoś a. Mogę w ten sposób to zapisać, gdzie oczywiście jakieś moje a mam zadeklarowane jako int. I teraz co tu się dzieje? Dzieje się to, że pętla while, ona się wykonuje, póki jest prawda w środku. Czyli póki mi się udało odczytać coś ze zmiennej a, znaczy coś, przepraszam, z konsoli do zmiennej a, Dwie rzeczy są wykonywane. Odczyt i jednocześnie sprawdzanie, czy się udało. Jeżeli coś się udało, no to zrobimy takie echo, nie? See out. A. Nie? Czyli, że będzie mi robił echo, będzie mi przepisywał, póki się udało. Uruchamiam. No i teraz na przykład 10, 10. O 28 jest. Dałem control D. Koniec zakończyło działanie. Więc jak się już mu nie udało, no to już przeszedł dalej, możemy tu sobie dać see out. Tu jeszcze sobie damy end line, żeby było ładnie widać. <coughs> Uruchamiam. No, polskie znaki tutaj się posypały, dlatego, że to jest Windows, on ma inaczej kodowane polskie znaki pod konsolą tekstową, inaczej pod, pod graficzną częścią, ale to o tym się nie przejmujemy. To nie jest element matury. Mamy to wczytywanie. No i teraz to, jak mamy to wczytywanie, to wywalam, no to to, co wczytałem, na razie nie z pliku, na razie z konsoli. To, co wczytałem, muszę sprawdzać i tu sprawdzałem, o, tu sprawdzałem, na jakiej pozycji to się znajduje wśród naszych potęg, tak? Czyli nas interesuje ta linijka, że jeżeli już coś wczytałem, to muszę sprawdzić pozycję. No i tu było tak ładnie, że było index of. Natomiast ja sobie tu zrobię inaczej. If i tu będę miał to szukanie, tak? Jeżeli znalazłem a co to znaczy, że znalazłem? Użyję tutaj funkcji find. Funkcja find jest wbudowana w bibliotekę algorytm, tak? Czyli muszę tutaj zrobić hash. In, include algorytm, tak? I teraz będzie funkcja find, która na początek musi dostać właśnie początek tego, co ma szukać, czyli początek wektora, czyli pod begin. Teraz musi dostać dokąd ma dojść, czyli pod kropka end. Teraz co, czego ma szukać, czyli naszego a i wynikiem tej funkcji będzie jakby informacja na ten obiekt, który znalazła. Ale jeżeli ten mój obiekt jest równy koniec pod.begin. E, e, mówię koniec, zapiszę początek. Czyli, jeżeli teraz to, co znalazła, będzie równe końcowi, no to co? To znaczy, że nie znalazła nic. Tak? Nie. E, jeżeli tak, to see out. E, see out. Nie jest to potęga, potęga 3, a w przeciwnym wypadku else Ok, no i w ten sposób, tak? Jeszcze raz. Jeżeli szukanie a od, w zakresie od początku do końca, jeżeli szukanie tej liczby a się zakończy tym, że doszedł do końca, czyli nie znalazł, bo doszedł do końca drogi, no to nie jest to potęga, a jeżeli w przeciwnym wypadku, czyli znalazł gdzieś wcześniej, no to znaczy, że jest to potęga. No i sprawdźmy, jak to działa. No na przykład 10 nie jest to potęga 3. Na przykład 3 to jest potęga 3, 9 to jest potęga 3, 27 to jest. 28 nie jest. Nie jest. No więc działa, czyli znajduje mi szuka, oczywiście Ctrl D, ciach, zakończyłem wczytywanie. I teraz to muszę przerobić na co? Na to, co miałem wcześniej w Java', czyli że jeżeli nie jest potęga, to nic nie robi. No tutaj zostawiam puste, a w przeciwnym wypadku zwiększam jakiś, e, przepraszam, nie ten klawisz, zwiększam jakiś licznik plus plus. Zliczam, bo ja chcę zliczyć te potęgi, ile ich było. Czyli muszę jakiś mieć jeszcze int licznik równy 0 na początku. No i za każdym razem, kiedy znajdę, no to zwiększam licznik. Ten zapis jest taki brzydki, bo mówię, że jeżeli nie znalazłem, to nic nie rób, a jak w przeciwnym wypadku, to zwiększaj licznik. No więc tu mogę dać różny, czyli właśnie, jeżeli to, co znalazłem jest różne od końca, no to zwiększam licznik. Tak? Już bez else, w ogóle po co mi to else tutaj potrzebne, nie? Dałem, dałem sobie tylko przeciwny tutaj warunek. No i teraz co? Zwiększam licznik, no i zakończyłem wczytywanie, dwukropek, tu mogę sobie jeszcze dopisać ten licznik. Jeżeli dobrze pamiętacie, to powinno być 18 dla pliku z poprzedniego zadania, ale na razie nie wiem ile. Na razie jeszcze nie mam obsługi plików. Średniczek. No więc spróbujmy policzyć to, co tu jest. Na przykład 10 to nie jest potęga, na przykład 9 to jest potęga, 3 jest potęga, 12 nie jest. 18 nie jest. Wezmę Ctrl D. Zakończyłem i wyszło mi 2. No bo tak, dziesiątka nie była, dziewiątka raz, trójka to i to już wszystko nie było. Czyli wygląda, że liczy dobrze, tak? Że liczy mi te elementy. I tylko teraz, co muszę zrobić? Żeby wynik wypisywał do pliku. Czyli nie chcę mieć C Out. No i żeby dane wczytywał z pliku, czyli nie chcę mieć SIN. No to co? Zaczniemy od tego, że wynik mi będzie wpisywał do pliku. No to robię sobie tutaj coś takiego jak offstream. Wynik. No i tu na przykład wynik 4.txt. Ok. No i zamiast see out robię po prostu wynik. Tylko tam chciałem mieć, nie zakończyłem wyszukiwanie, tylko chciałem mieć 4.1, o, w ten sposób. Czyli do naszego pliku ma dopisać 4.1 i ma to być plik wynik 4txt. No to uruchamiamy. Na razie wczytuję. A, Offstream nie wie co to jest, bo nie dołączyłem mu hash include fStream. Ok, teraz już będzie wiedział co to jest. Oczywiście wczytujemy dalej z konsoli, no i zakończył, już nie wypisał wyniku, bo trafił on do pliku. Tak, idę tam, gdzie mam mój projekt C z CodeBlocksa I proszę bardzo, pojawił się tu pliczek. Wynik 4 TXT. Uruchamiam ten pliczek. Jest dwa wyniki z zadania 4,1 są. Zapisało. Jest. No to teraz yy, właśnie uruchomimy to jeszcze raz. Sprawdzimy, co z tego wyszło. Na przykład teraz mu damy tak. O, teraz jest 0. Musielibyśmy jeszcze rozgryźć do następnych zadań, bo w pierwszych to nie ma znaczenia. Do następnych zadań, jak dopisywać do końca. Bo widać, że on tutaj robi po, prostu, yy, robi po prostu, czyści ten plik i zapisuje od początku. Wiesz, jest to pierwsze zadanie, to może tak to zostać. Natomiast w następnych zadaniach będziemy jeszcze to tak robić, żeby dopisywał na samym końcu tego pliku. Ale mamy zrobioną wersję podstawową. No i teraz wczytywanie z pliku. Tak? Popatrzcie, co tu się stało. Zamiast see out zastosowałem po prostu wynik. A ten wynik przypisałem do offstream. Więc tu jest dokładnie to samo. Zamiast sin mogę sobie zrobić jakieś wejście, nie wynik, tylko na przykład, właśnie dane, o, dane, i te z tych danych będę wczytywał. Ale skoro chcę wczytywać z danych, no to muszę zamiast offstream to ifstream, if stream, czyli input file stream. No i znowu teraz dane. I chcemy mieć liczby.txt. Jak nie wiem, czy zauważyliście, te liczby TXT mam tutaj w tym samym miejscu, gdzie projekt, tu gdzie wynik, a prawda, gdzie on z tego korzysta. No to co? Tak uruchamiamy. Przetworzyło i nic nie napisało. Ale sprawdźmy. Sprawdźmy. Tutaj. 18. Ok, jest. Przeładowało mi 18. 18 liczb. I to się zgadza z tym, co było w języku Java. Tam nam też wyskakiwało, że 18 tych liczb jest w tym pliku, czyli za nasz program został już ostatecznie przetłumaczony. Ja oczywiście wrzucę na Githuba tą wersję, ale myślę, że ona jest tak krótka, że nawet w pomniejszeniu nam się mieści na jednym ekranie, no w duży, dużym pomniejszeniu, bo jeszcze te inkludy, ale pomijając te inkludy, to jest to bardzo króciutki programik. Jak widać z całym omówieniem zajęło mi to 15 minut, ale to jest całe omówienie, a szybciutko jak się to pisze, to na maturze to zadanko można strzelić. Trzeba tylko znać wektor, trzeba znać find. No i trzeba się tutaj poruszać. Ja się też tak poruszam niepewnie, bo C++ nie jest moim językiem ukochanym. To nie jest to w czym pracuję na co dzień, ale da się to ogarnąć. Te biblioteki, algorytm, fstream, wektor, to jest must have. Można napisać to bez wektora, można napisać to na tablicy. No, można nawet dać tablicę o, 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 o zmiennej długości, bo to, to jest w niektórych językach C++ dopuszczane, ale tutaj zdecydowanie jest wygodniej poznać ten wektora i znać te wszystkie mechanizmy typu find, bo zamiast find, jeżeli ktoś nie zna find, to można by tutaj się przemieszczać pętlą for po wszystkich elementach wektora, tak jak po tablicy i sprawdzać czy ten element, no bo ta funkcja find w jakiś tam sposób realizuje takie poszukiwanie. Natomiast tu mamy już funkcję find, no to możemy ją zastosować i jest gotowa. Jak nie, to trzeba by się po wektorze przemieszczać, czy po tablicy. Także można by to zrobić na tablicy, bo można by założyć, że skoro mamy 11 elementów, czemu te 11, znaczy, no 11, bo od 0 do 10, czemu te 11 to jest w poprzednim filmie wytłumaczone, to tu można by wrzucić tablicę, tak. Jeżeli ktoś się boi wektorów, no to zamiast wektora można wrzucić tablicę. Na 11 elementów to żaden problem. Potem do konkretnego elementu tablicy dawać, a potem zamiast fajna zrobić sobie pętlę, która tego szuka. Możemy sobie to. Możecie sobie to, znaczy się Wy na zadanie domowe spróbować w ten sposób też zrobić. No a na chwilę obecną, moi drodzy, kończymy ten odcinek i widzimy się, mam nadzieję, w następnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć i pa! Cześć tu Przemysław, od kilku lat prowadzę dla Was dwa kanały informatyczne: U źródeł programowania oraz Edukacja gwarantowana. Na pierwszym znajdziecie treści dotyczące programowania, na drugim treści informatyczne niezwiązane bezpośrednio z programowaniem. Dzięki tym kanałom możecie za darmo kształcić się i rozwijać swoją wiedzę. Zachęcam wszystkich do prenumerowania tych kanałów. Tak, ciebie również, zaprenumeruj kanał. Daj kciuka w górę, może kciuka w dół, napisz jakiś komentarz. Jeżeli napiszesz, jeżeli zareagujesz, jeżeli mój kanał wzbudzi zainteresowanie, więcej osób się o nim dowie i więcej osób się nauczy czegoś nowego. Także zapraszam bądź ze mną.